Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, zagrajmy w Super Mario Bros. Crossover. Jesteśmy w trzecim świecie Super Mario Special. No i tak, jakie dzisiaj postacie będą przeze mnie użyte? O kurde, jak zwykle się tutaj coś pieprzy. Chwila, co jest? Dlaczego to mi... O właśnie, teraz jest dobrze. No ale dobra, jakie postacie tutaj będą przeze mnie użyte? Myślę, że dzisiaj możemy się skupić na różnych też postaciach z Mega Mana. Z tym, że weźmiemy tutaj ich jego przeciwników. I w pierwszej kolejności może wezmę Catmana. Wszystkich przeciwników raczej nie będę pokazywać, bo nie starczy nam czasu. Chociaż może na końcu, jak już nie będę miał pomysłów, to sobie ich użyję. No dobra, tutaj akurat z tymi przeciwnikami mamy taką sytuację, że oni nam no się dzielą na tych, których podporządkowali do Mega Mana i tych, którzy zostali podporządkowani do Bassa. I to oczywiście daje tyle, że no jedni potrafią, załóżmy, wykonać podwójny skok, inni nie. Jedni mogą strzelać przez mury, inni nie. No ten akurat nie może podwójnie skakać, ale z murkami radzi sobie całkiem nieźle. Jaką ty masz jeszcze tutaj moc? A, każdy w sumie ma skocznię. A, gwiazdki, okej. Niepotrzebnie to w sumie wziąłem, ale no spoko. A, jeszcze pamiętam, że duże nożyczki można zrobić, jak się tak przytrzyma. O właśnie. Ciekawe, czy to było w ogóle w pierwotnej grze, ale chyba nie, nie widziałem czegoś takiego. A walczyłem z Catmanem. Catmanem, czy jak... O dobra, tutaj będę musiał... właśnie się tymi nożyczkami posłużyć. No i okej. Jak widzicie, ta plansza jest... O Jezu, jest w miarę przyjemna. Kurde! Życie... O, całe szczęście, że ten murek tutaj się znajdował. Aby niestety mi życie uciekło. Nie, raczej te misje nie powinny mi sprawić problemu. To w końcu nie jest Super Mario Bros. The Lost Levels, także powinno być ok. Choć nie ukrywam, że już mam pomysł na nową serię i chyba nawet po tym Let's Play'u sobie pogram w tę nową serię, bo nie wiem jak ona wyjdzie. Nie wiem jak ona wyjdzie, a więc zrobimy to po prostu tak jak było w Castlevanii. Nie będę wam na razie zdradzać tego, co to będzie za seria, powiem, że to... Bo właśnie, no, nie wiem, czy ona mi wyjdzie. Ale w każdym razie, no, chciałbym to bardzo zrobić. Okej, teraz weźmiemy sobie Firemana, ale, zmieńmy sobie otoczenie trochę. Weźmy sobie na przykład, o, tutaj jest Super Mario Land może, albo nie, albo weźmy, a niech będzie Super Mario World, niech tak tutaj się trochę urozmaici nam ta rozgrywka. No dobra, Firemana. Przepraszam, powinienem wiedzieć Fireman, bo tak to byłby strażakiem, nie? Trochę słabo. Okej, a jaką ty masz super moc, w sensie... A, coś takiego. Co ciekawe, gdybyśmy byli, załóżmy, małym Marianem, to byśmy nie musieli przez tę rurę w ogóle wchodzić. I runda byłaby strasznie krótka. Dobra, ginijcie tutaj, pomioty szatańskie. Nie no, tak naprawdę, pomimo, że te postacie się, no, różnią... O. To jednak, no, różnią się właściwie tylko wyglądem czy tam zachowaniem, ale tak ogólnie to... te multum mocy, które posiadają, one mniej więcej się ze sobą pokrywają działaniem. O, widzę, że tutaj prosta droga cały czas. Aż za prosta. Okej, ten moment pamiętam. Tutaj powinien być... O właśnie, tutaj będzie taki moment, w którym właśnie będziemy mieli te gumby.
I wbrew pozorom bardzo łatwo jest tutaj zginąć. Tutaj sobie wejdziemy i powinniśmy wyjść właśnie tędy. Czyli tak naprawdę gdybyśmy się teraz cofnęli, to byśmy doszli do początku planszy. No a jak widzieliście, ta runda była bardzo, bardzo krótka. Teraz chyba sobie wezmę Protomena, on się tak nazywa. Protomen. Najpierw sobie też zmienimy... Och, oczywiście zmienimy sobie ten wygląd. Niech teraz będzie właśnie to Super Mario Land 2, o którym wspominałem. I... A nie, to jest Breakman. Ale weźmy sobie Protomena. I weźmy go sobie właśnie w takiej formie... SNES-owej. Ten dźwięk, który się pojawia przy jego wyborze, trochę mi przypomina kosogłosa z Igrzysk Śmierci. Oj, co tutaj mamy? A, nic czego byśmy nie mieli. To znaczy widzę, że tutaj jakaś nowa ikonka mi przybyła, ale... Cóż... A te moce sobie przetestujemy na bossie. Bo raczej on nie powinien nam sprawić większych problemów. Da się tu wejść? No oczywiście, że się nie da. Co ja sobie myślałem, że się da wejść wszędzie? A, kurde, już koniec! No te rundy ledwo się zaczynają, a już się kończą. A to dopiero 7 minut mija. No, nie będę tutaj mówić, że o, będzie krótki odcinek, bo to się zazwyczaj kończy tym, że popełniam jakiś głupi błąd i się pojawiam w ogóle w miejscu, z którego nie mogę wyjść. Dobra, weźmy może... A ich będzie taki tutaj wygląd. Kogo by tu wziąć? W ogóle tego zielonego kolesia to ja w ogóle nie kojarzę. Quint. Mega Man 2 na Game Boya. No to niestety, Mega Mana na Game Boya to ja nie grałem. Dobra, ale może weźmy Breakmana. Weźmy tego Breakmana. Zobaczmy, co on potrafi. No dobra. Czym nas zaskoczy ten zamek? Tutaj pamiętam właśnie, że... O właśnie, że będą te... właśnie ukryte klocki. Niestety tamtego to raczej nie weźmiemy, bo nie mamy jak. Tam do góry się nie da wejść. Gdyby to był grzyb, no to oczywiście by się dało. Okej, tutaj mamy młotek, który nam umożliwi zniszczenie tych beczek. Ale... No właśnie. Ogólnie to tych beczek zniszczyć się nie da. Takim zwykłym strzelaniem, jakbyśmy próbowali. Okej. Jest i Bowser. Nie, to raczej go nie zabije. No kurde, ile ty masz żyć? Słuchaj no, synek! O, no i się udało. Okej. Dziękuję ci, Breakmanie! Ale Roll jest w innym zamku, w ogóle... Kto to jest Roll? A, to jest ta dziewczyna chyba. No dobra. Już się gubię, uniwersum Mega Mana nie jest mi znane, no nie będę się wypowiadać na jego temat. Niech to zrobią bardziej kompetentne osoby ode mnie. No dobra, o, tutaj by się w sumie Iceman przydał, no ale skoro już go nie mam, no to... Dobra, weźmy sobie Skullmana. Jego akurat kojarzę, teraz w Mega Manie 4 on był chyba, nawet nie patrzyłem, ale... To był jeden z nielicznych przeciwników, których potrafiłem zabić. Dobra, głupi... Nie powiem, że Lakitu, bo tutaj już nie jesteś Lakitu. Dobra, trzeba jakoś... Trzeba cię jakoś usunąć, skasować.
i w ogóle, no, wszystko co najgorsze. Słuchaj no. Serio. O, tutaj będzie idealny moment, żeby go właśnie zabić. Co to ma być? Słuchaj no. No dobra. Się udało. Się udało, ale on i tak powróci, więc... Nie ma się co przedwcześnie cieszyć. A w sumie tu bym to mógł olać i po prostu iść dalej, ale... Nie, tak... Tutaj jestem żądny zemsty i tak nie będzie. O Jezu. I tu pewnie będą jakieś ukryte właśnie klocki, bo inaczej to tego nie widzę. Idziemy wciąż prosto. Okej, zauważyłem, że tu jest strasznie dużo takich bardzo prosto zaprojektowanych poziomów, że cały czas idziemy tak naprawdę w przód. Znaczy, nie żeby w normalnym Marianie tak nie było, bo pewnie tak było, ale... Okej. 800 to też jest wynik. To też jest wynik. Teraz sobie... Myślę, że możemy wziąć... Co ja tu wziąć? A, bardzo rzadko korzystałem z tego tutaj... Z tego tutaj świata, więc sobie go teraz wezmę. Weźmy sobie może Geminimena. A, dobrze mówiłem. Skullman jest z czwórki. Z Geminimenem chyba akurat miałem problemy. A ten... A muzyka jest jak ze Snake Man, znaczy ten, z rund ze Snake Manem, to znaczy była. Okej, okay, mówiłem wam, że tutaj są nowi przeciwnicy ogólnie w tym Super Mario Bros. Special. No i jest to prawda. Jest to prawda. Sami zresztą widzieliście te beczki, sami widzieliście te sople lodu. Nie ma ich aż tak dużo, ale się pojawiają. Moim zdaniem dość dobre urozmaicenie. Zwłaszcza, że no umieszczanie tych przeciwników jednak ma jakiś sens. Nie jest to takie na siłę zrobione. Okej. Okay. A, i ta postać dlatego jest dobra, bo potrafi coś takiego zrobić. Okej. Okay. To są z kolei kraby, jakby ktoś nie wiedział. Wiecie, one zastępują te takie kraby z Super Mario. Znaczy nie z Super Mario, oj, kurde, skończyło mi się. Z tego, z Mario Bros. Jak ja mogłem to zrobić? Gwiazdka mi się skończyła. A, no tak. W sumie sobie odbijemy to życie, bo czemu by nie? I od razu gwiazdkę też sobie weźmiemy. Dobra. Teraz już postaram się nie popełnić tego błędu. Okej. Okay. Nie mam już gwiazdki, odnotowałem. Chwila. Właśnie. Zrobimy tak, bo będzie łatwiej wskoczyć wtedy do tej rudy. No właśnie. Tam jest jakieś przejście, ale nie wiem na końcu, ale nie wiem za bardzo dokąd ono mnie zaprowadzi. Bo tam nie ma do końca opisane, gdzie to w ogóle mnie przynosi. Jest tylko znak zapytania i... Może... Znaczy no, mogłem to w sumie sprawdzić, no fakt. Ale nie sprawdziłem. Dobra, co tutaj ciekawego jest?
To nie jest aż tak ciekawe, jakbym chciał. Zima. A, też zima. No dobra, no widocznie nie mam wyjścia jakiegoś szczególnego. A może weźmy sobie doktora Willego, bo czemu by w sumie nie? Też postać! Znaczy, skoro wziąłem doktora Willego, to powinienem tak naprawdę też wziąć doktora Lighta, ale no... Już nie starczy no, dla niego czasu antenowego, chyba że jakoś na końcu. Już naprawdę, naprawdę nie będę miał pomysłu, jak to zagospodarować. No dobra. Na razie jest całkiem spoko. Widzę, że to jest runda, w której mamy dużo skakania. Jakieś platformy, jakieś żółwie. Okej, tu... No tak, wypadałoby trochę to właśnie do góry przesunąć. Jezus Maria, co to jest? O, to już takie łatwe nie było. Tu mamy fasolkę, ale szczerze wam powiem, że tą postacią się nie opłaca tej fasolki brać, ponieważ znajdziemy się w takim miejscu, z którego już nie wyskoczymy. Mianowicie znajdziemy się na tej rurze, która jest na dole. No i trudno będzie stamtąd wyjść. No i mamy zamek! I teraz standardowo Quickmana weźmiemy, bo właściwie tylko on nam został. Quickman. Tylko wybierzmy sobie jakiś zamek, który fajnie wygląda. Dobra, ten nie wygląda aż tak fajnie. Sorry, nie wyglądasz fajnie, więc trzeba cię zmienić. No, dobra, może weźmy sobie Super Mario Bros. 3. Dobra, to też nie wygląda aż tak fajnie, jak ja bym chciał, ale ja jestem tutaj wybredny. A dobra! Weźmy sobie coś takiego. I tak jak wspominałem... Quickman. I to będzie plansza w stylu... Nie powiem, że labiryntu, bo tutaj się nie będziemy kręcili w kółko, jeżeli wybierzemy złą drogę, ale... Ale musimy wybrać odpowiednią rurę. Jak będziecie wiedzieli, jaka to jest rura, to jest tak naprawdę potem już łatwa dalsza gra. Okej, musimy tutaj... Znaczy, teraz dołem chyba trzeba iść, tak? I tu będą trzy sople, okej, się wszystko zgadza. I teraz tak, czy dołem, czy górą? Zaraz się dowiem. Okej, górą trzeba iść, bo... Teraz trzeba wejść w najszybszą rurę, jaka się pojawi, a ta jednak pojawiła się szybciej. Okej, chodzimy tutaj. I czy się udało? Tak, jesteśmy w dobrym miejscu. Bo tak to byśmy wyszli właśnie tutaj. Dla jednej monety chyba się nie opłaca. I tutaj, żebyście wiedzieli, kto wyprodukował ten pakiet rund i tę grę, to macie Hudson Soft. Nie, żebym coś miał do Hudson Softu. W końcu graliśmy w Adventure Island, nie? A to ich dzieło. Oj! No dobra, straciłem moc. Zaskoczyłeś mnie, zielony zwierzu. A co tak skaczesz? No i się udało. I się udało bez... O, i zmieściliśmy się w czasie poniżej 20 minut. 20 minut. Doktor Willy był w innym zamku, ale akurat do tego mu się zdarzyło wejść. O, okej. Żegnam się z wami. No i do następnego, no. Jeszcze zostały nam dwa odcinki i mam nadzieję, że coś wykombinuję. Na pewno mi się to uda, ale no... Na razie się z wami żegnam. Także... Do usłyszenia.